Zdjęcia eurodeputowanych PO, którzy głosowali za rezolucją P w sprawie naruszania przez Polskę fundamentalnych wartości UE, zawisły na atrapach szubienic podczas sobotniej demonstracji narodowców w centrum Katowic. Policja analizuje nagrania, aby ustalić, czy doszło do naruszenia prawa. Prezydent stolicy wystąpiła o delegalizację ONR. Ziobro wbija szpilki Gronkiewicz-Waltz. Z tego co wiem, w tej sprawie ma się toczyć postępowanie sprawdzające, to jest taki etap poprzedzający postępowanie przygotowawcze, powiedział w poniedziałek Ziobro w radiowej Trójce. Wyjaśnił, że dlatego nie chce zajmować stanowiska, bo jest to rolą prokuratora, który będzie się zajmował sprawą zgodnie z regułami sztuki. Zaczekajmy na jego ocenę, dodał. Narodowcy wieszają zdrajców w Katowicach. Dziś wieszają zdjęcia, a jutro. pic.twitter.com/byte/1gramvoltx godzina uoi. Oceniając taką formę protestu, Ziobro powiedział, że mu się to nie podoba ze względu na ramy kulturowe, które byłby gotów zaakceptować. Jakkolwiek pamiętam oczywiście liczne zachowania po stronie manifestantów KOT w Warszawie. Pamiętam NP zdjęcia kaczki z przystawioną dubeltówką bez cienia wątpliwości, kogo należy odstrzelić, dodał minister. Jak zauważył, to nie przeszkadzało politykom PO czy Nowoczesnej, którzy brali w tym udział. Na to jest przyzwolenie opozycji, trzeba wiedzieć o tym, że jeśli się godzi na taką formę manifestacji, to akcja wywołuje reakcję, zaznaczył Ziobro. To niestety prowadzi do eskalacji, dodał. Jezuita, 2 tygodnie temu szli z hasłem My chcemy Boga, w sobotę powiesili na szubienicy zdjęcia swoich rodaków. Na pytanie o zarzuty tolerowania działalności środowisk nacjonalistycznych, minister powołał się na wolność polityczną, którą, jak dodał, zresztą szanowała też PO. Zaznaczył, że za rządów PO działały i ONR, i ugrupowania lewackie, czy anarchistyczne. Są ludzie, którzy mają radykalne poglądy i je manifestują. Jeśli dochodzi do przekroczenia granic prawa, wtedy uruchamiana jest prokuratura, dodał minister.